No, cześć kochani. Nie, to nie jest sezon Halloween, nie musicie sprawdzać daty. To po prostu zwyczajny dzień, dzień jak co dzień. Premiera palety. Palety, która powstała przy współpracy NYX Cosmetics z serialem Sabrina, który jest na Netflixie. Ja nie jestem jakąś wielką fanką tego serialu, bo ogólnie nie oglądam seriali. I tak wiem, że to dziwne, ale takie osoby też żyją na tej planecie. Jestem jedną z nich. Ale żeby być na bieżąco, wiedzieć o czym nagrywam ten film tak naprawdę i co było inspiracją do powstania tej palety, obejrzałam aż 3 odcinki, więc... Brawo ja i muszę powiedzieć, że jest całkiem ciekawie. Można tam znaleźć sporo inspiracji dla takich freaków jak ja, więc Halloween, bądźcie gotowi, jak nadejdzie, no to możecie się spodziewać, że coś z tego serialu tam znajdziecie. Może nie bezpośrednio jakieś postaci, które tam są, ale inspiracji jest tam sporo. A ta paleta wygląda bardzo ciekawie, bardzo mrocznie. No i... Stwierdziłam, że wykonam może coś takiego. Przetestujemy sobie te cienie i zobaczymy, czy jest warta zakupu. Na pewno dla fanów tego serialu jest ona bardzo ciekawa. Ma tutaj piękne grafiki, no i kolory też są mega ciekawe. Cudownie nazwane Angel of Death, na przykład Salem, Dark Prince i tak dalej, więc świetne nazwy. Bardzo intrygujące kolory, takie przytłumione, mroczne, ale jest też sporo błysków. Są takie zielenie, które tutaj, no nie wiem za bardzo jakie jest nawiązanie do tego serialu, bo go nie znam. Natomiast no tutaj te czerwienie, te intensywne odcienie, no i ten czarny Salem bardzo tutaj mnie intryguje. Mamy też produkty do modelowania twarzy. Ja już twarz powiedzmy mam gotową, to jest taki mój makijaż z samego rana, a jest wieczór, kiedy nagrywam ten film. Ale stwierdziłam, że skupię się dzisiaj po prostu na oczach i zrobię może coś kreatywnego dla Was, więc zaczynajmy po prostu. Zacznę od tego kreatywnego oka, czyli soczewki, które widzicie, soczewka, którą widzicie, to soczewka, czy ja tutaj mam opakowanie? Nie mam. Są to te soczewki z Clera, te na całe oko. Jest to model Shadow Cat. Tak się prezentuje. Nie jest to łatwa w założeniu soczewka. Ja nakręciłam film o tym, jak zakładać takie soczewki, jeżeli Was interesuje. Całe szczęście, że właśnie mam taki model, który pasuje tutaj do tematyki. Są oczywiście też takie mniejsze soczewki, bo to no, trzeba mieć trochę wprawy i już z soczewkami mieć takie obycie, żeby po prostu być w stanie założyć taką wielką soczewkę i z nią funkcjonować, więc dobra, lecimy z tym tematem. Zmyję sobie brew, tak trochę, chociaż. Później wyrysuję serducho czerwienią, no i zacznę tutaj pokrywać wszystko odpowiednimi kolorami. Jeszcze mam złotą farbę NYX Cosmetics, żeby wyrysować te płomienie złote, no i zobaczymy, jak się sprawdzi na tym ten błyszczący cień. Dobrze, to lecę z tym tematem, z tym płomieniem. No i zmywam, robię miejsce na mój rysunek. Tutaj nie muszę się starać, żeby jakoś było super precyzyjnie, bo resztę dopracuję jeszcze cieniem. Chodzi o to, żeby stworzyć bazę kolorystyczną i żeby cienie się mocniej złapały, żeby były bardziej intensywne. I tutaj na tym serduchu będzie jeszcze cieniowanie. Teraz tym cieniem, który wydaje się jakby był cieniem, delikatnie wyrysowuję płomienie, chociaż taki widzi bardzo delikatny kształt. Czas na czerwony odcień. Czerwonym cieniem pokrywam całe serducho. Wklepuję ten cień, dzięki temu będzie bardziej intensywny. No i nie naruszę rysunku farbą. Nic tutaj się nie stanie.
jeżeli właśnie używamy takiej techniki. Czas na czerń i pogłębianie tutaj serducha. Dzięki temu też zakryję swoje brwi, nie będą się tak rzucać w oczy. Można oczywiście użyć techniki zakrywania brwi, zaklejania ich i wtedy problem z głowy, ale tutaj i tak serduszko musi być wycieniowane, tak jak jest tutaj na opakowaniu. Więc czarnym cieniem obrysowuję krawędzie serca od strony wewnętrznej, no i blenduję cień do środka. Dzięki temu robi nam się trójwymiarowo. No i tak dookoła. Teraz złotą farbą pokrywam te moje płomienie, które już wcześniej wyrysowałam. Ta złota farba też jest bazą do tego złotego cienia. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Złotą farbę nakłada się trochę trudniej. Trzeba to robić trochę punktowo. O. No i tutaj dokładnie przy serduchu. No to teraz trzeba utrwalić to słodko. Dark Princess. Ten odcień złota, ten cień jest nieco ciemniejszy niż farba. Tego pewnie tutaj nie widać, bo mocno odbija światło. Ale musicie mi zaufać, że tutaj jest intensywne, więc utrwalam tym cieniem farbę, którą nałożyłam wcześniej. No i staram się tutaj nie zniszczyć tego mojego serducha czerwonego. No i serducho jest, ale czegoś mi tutaj brakuje, więc chyba zdradzę tutaj Nyxa i dołożę coś innego. Przykleję na Glitter Primer Turbo Plus. Ten oto tutaj złoto-brązowy odcień. Mega mocno się mieni. I widzę tutaj takie drobinki czerwieni. Szukałam jakiegoś czerwonego brokatu. Gdzieś pewnie mam, ale gdzieś mi się zapodział. Korozyjka. Taki odcień. Jest dobrze. Nakładam klej, a później błyskotka. To oko mamy już prawie gotowe, bo wystarczy tutaj wytuszować i przykleić sztuczne rzęsy, ale tutaj musi też być jakiś makijaż. Myślę, że będzie on już taki zwyczajny, chociaż nie wiem, czy mnie nie poniesie. Zaczniemy od tego przejściowego odcienia, później trochę tego, no i czerń. No to chyba jednak nie będzie taki całkowicie zwyczajny makijaż. Zaczynamy z tym odcieniem. Pogłębiam tym oto bardzo neutralnym odcieniem. Ciemniej. Znowu załamanie powieki, ale nieco niżej. Postanowiłam jeszcze dołożyć tutaj ten odcień Dark Baptism. Czyli jest to kolejny odcień w tym cieniowaniu, znowu nałożony niżej. No i czerwień. Ten sam pędzelek. Na koniec trochę czerni. Dodajmy też trochę błysku. Devil's Work.
wewnętrzny kącik. Czas na usta i to już jest ostatni krok w tym makijażu. Usta to pomadka również z serii Sabrine. Jest to piękna czerwień Monte Carlo, czyli klasyka, ale w nowym wydaniu. No i tak prezentuje się ten nieco szalony makijaż artystyczny, nieco mroczny. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja się świetnie bawiłam przy wykonywaniu tego typu makijażu. Zresztą już wiecie, że ja takie rzeczy lubię. A co do samej palety, to muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona jakością cieni, tego jak pięknie się blendują. I widziałam tutaj to połączenie kolorów, tych podstawowych, takich bazowych, tworzyły takie ładne przejście, że na pewno będę chciała stworzyć taki dzienny, bardzo delikatny smokey eye przy użyciu tej palety, bo te odcienie są bardzo, bardzo ładne. Więc jeszcze będzie się działo, nie wiem czy na kanale, czy po prostu zrobię sobie jakiś makijaż i wrzucę Wam na Instagrama zdjęcie, albo może stworzę jakiś mały mini tutorial. Mały mini tutorial, tak, Karolina. Ale tak prezentuje się to moje szaleństwo. Mam nadzieję, że też efekty Wam się tutaj podobają, bo specjalnie ustawiłam sobie światło, aby tą moją bardziej mroczną część doświetlić i stworzyć taki fajny, artystyczny efekt. Więc dajcie znać, co o tym myślicie, co myślicie o filmie, co myślicie o tej palecie, czy Wam się podoba, czy jesteście fanami tego serialu. Jestem ciekawa Waszych opinii. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to będzie miło, jeżeli zostaniecie na stałe, klikając przycisk subskrybuj. Pamiętajcie, że niedługo walentynki i przygotowuję dla Was coś specjalnego, jak co roku. Więc obserwujcie, klikajcie dzwoneczek, aby dostać powiadomienie o tym nowym filmie. No i do zobaczenia już niebawem w walentynkowym filmie.